Witam Państwa na drugim wyścigu. Przedstawię Państwu zawodników. Więc tak, pierwszą zawodniczką jest Zuza na klaczy czystej krwi angielskiej o imieniu Tina. Kolejną zawodniczką jest Kasia na ogierze rasy Haffinger. No i tutaj mamy Hannę na koniu o imieniu Hugo. Oto nasi zawodnicy. Okrążeń będzie 5, więc zobaczymy, który koń jest najszybszy w naszej stadninie. Więc zaczynamy. Do biegu, gotowi, start! Tina wyruszyła jako pierwsza. Za nią budyń. Cynamon. A za, no niestety, trzecie miejsce zajmuje, no, jak wiecie. Tina jest jak szczyka, jak błyskawica, ja nie mogę. Zrobiła już pierwsze okrążenie. Kasia z Cynamonem tam doganiają. No a na trzeciej pozycji jest niestety Hanna z Hugo. Drugie okrążenie, co za klacz. Dawaj, tato! Dam radę! O, tutaj jest walka zacięta. Tina robi trzecie kółko. Co za koń? Haha, teraz ja będę pierwszy. Ej! O jacie, Hugo wyprzedził Cynamona i idzie na drugą pozycję. Tak się nie robi. Dawaj, tato, dać radę! Tina robi czwarte okrążenie. Co za koń? No a co nam z tyłu? Ostatnie okrążenie! Wow! Zaraz będzie meta! Okrążenie! O, walka zacięta! Kto wygra? I wygrywa? Woohoo! Tina! Gratulacje! Woohoo! Najszybszą klaczą jest Tina! Proszę o wielkie brawa! Drugim miejscem, jak na drugiej pozycji, był Hugo z Hanną. Proszę, wielkie brawa dla naszych zawodników. Brawa! Wybacz, synu, nie dałem rady. A i tak jestem ciebie za to zadowolony. Dobrze, a teraz trzeba wziąć, czyli wygranego. Pierwsze miejsce zajmuje Zuza i Tina. Wielkie brawa. Drugie miejsce zajmuje Hanna i Hugo. No i trzecie miejsce zajmuje Cynamon i Kasia. Proszę o wielkie brawa dla tych zawodników. Proszę, brawa. Och, ta była zacięta walka. Tak, wow, nie wiedziałem, że jesteś taka szybka. Ja też nie wiedziałam. Moje wielkie brawa. Tak, ale na pewno kiedyś tata wygrasz. Mam nadzieję, synu. Jej!